To bardzo wspaniale, że jestem tutaj z wami. It's really good to be among men. Jest bardzo dobrze być pośród mężczyzn. I want to point out the importance of having men's ministry. Chciałbym tutaj zaznaczyć, jak bardzo ważne jest prowadzenie posługi wśród mężczyzn. Men's ministry is vital for the church at this time in the church's history. Ta posługa dla mężczyzn jest bardzo ważna dla Kościoła, zwłaszcza w tym czasie, w jakim jest nasz Kościół. As you know, mostly through the Europe and the United States, we're about 20% going to Sunday Mass. Jak dobrze wiecie, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych zaledwie 20% katolików uczęszcza na niedzielną mszę świętą. And out of that 20%, the majority are women and children. I w tych 20% większość osób to są kobiety i dzieci. So we're at a critical point in the Catholic Church today. A więc jesteśmy w takim krytycznym momencie, w jakim znajduje się dzisiaj Kościół katolicki. The church itself is never going to disappear. Oczywiście sam Kościół nigdy nie zniknie. It's right now it's growing in Africa and Asia. Obecnie Kościół katolicki wzrasta w Afryce i w Azji. But for hundreds of years it's been a church culturally influenced by Europe. Ale przez setki lat Kościół i jego kultura była stworzona i była uformowana w Europie. It is a very good culture that has come into the church through Europeans. I to jest dobre, że właśnie Kościół został uformowany przez kulturę europejską. It'll take hundreds of years to re-influence the church in some other way. I zajmie kolejne setki lat, żeby właśnie w inny sposób, czy właściwie przewrócić tą kulturę europejską do Kościoła. So I think we're at a critical point where we need to rebuild the church in both Europe and the United States. A więc jesteśmy w krytycznym momencie, w którym możemy przebudować Kościół zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Because the American church is basically a European church. Ponieważ Kościół amerykański jest jakby ufundowany na kościele europejskim. And if you recruit a teenager to come to church, jeżeli uda się wam zachęcić nastolatka, aby przyszedł do kościoła, 16% of the families will follow him to church. 16% rodzin wróci z powrotem do kościoła. If you recruit a mother, 64% will follow her to church. Jeżeli zewangelizujecie matkę, to wtedy 64% katolików wróci z powrotem do kościoła. But if you recruit the father, 97% of the families will follow him to church. Jeżeli z kolei uda się wam pociągnąć, zainspirować mężczyznę do powrotu do kościoła, wtedy 97% rodzin wróci do kościoła. Most women don't have a problem following a man to church. Większość kobiet nie ma problemu z tym, żeby pójść za mężczyznami do kościoła. But most men don't want to follow women to church. Ale większość mężczyzn raczej nie podążałoby za kobietą, aby wrócić do kościoła. So we men that go to church. We the men that go to church. A więc kiedy my mężczyźni idziemy do kościoła, need to start inviting other men to come to our men's meetings. Musimy również zaprosić innych mężczyzn na spotkania grup męskich. And then reintroduce them to coming to mass again. I podczas tych spotkań jeszcze raz zaprosić ich, żeby poszli do kościoła. Most men love God, but they just don't like church. Większość mężczyzn kocha Boga, ale nie za bardzo lubią Kościół. So sometimes we have to bring them to a men's meeting first before we bring them to church. Dlatego więc czasami najpierw musimy
przyciągnąć mężczyzn do grup męskich, a później dopiero przyciągnąć ich z powrotem do kościoła. We're not looking just for men, we're looking for men with integrity. Ale my szukamy nie tylko mężczyzn, ale szukamy przede wszystkim uczciwych mężczyzn, prawych. Several years ago the Lord gave me this word of integrity. I kilka lat temu Pan Bóg dał mi to słowo właśnie mówiące na temat uczciwości, prawości mężczyzn. I was praying and asking God that I wanted to be good. Modliłem się Boga i prosiłem o to, abym był dobry. And God said he didn't want me to be good, he wanted me to be a man of integrity. I Pan Bóg powiedział do mnie, ja nie chcę, żebyś ty był dobry, ale tylko dobry, ale pragnę, abyś był mężczyzną uczciwym. Right now we're in the middle of the Lenten season. Teraz właśnie jesteśmy w środku tego czasu Wielkiego Postu. This is a good time to ask God to let you become a man of integrity. I to jest dobry czas, abyście wy również poprosili Boga, aby uczynił was ludźmi prawymi, uczciwymi. I want to read from Psalm 26, verse 1a. Teraz zajrzyjmy do pierwszego wersu Psalmu 26. Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość, bo mnie nagannie postępował i nie byłem chwiejny. The dictionary calls integrity three different things. Sam słownik opisuje nam słowo integralność, uczciwość w trzech różnych aspektach. First, it's being complete. Pierwsze znaczenie to jest bycie spełnionym. Something in unrepaired condition. Unimpaired. I am impaired. To jest w stanie takim, kiedy spójności, nie rozdzielności. Or to be honest. Ale również oznacza uczciwość. King David said this. Król Dawid powiedział takie słowa. I have walked in integrity or honesty before the Lord. A więc wszedłem w stan tej uczciwości, kiedy stanąłem w obliczu Boga. Do you think you could say that before God, that you walk in integrity? Czy możecie powiedzieć Bogu, że wy staliście się prawymi, zanim stanęliście w jego obecności? Let me give you some background on King David. Powiedzmy troszeczkę teraz o tle samego króla Dawida. King Saul tried to kill David when he was playing a harp for him, entertaining the king. Saul chciał zabić króla Dawida, kiedy ten akurat grał na harfie. Now here's David trying to please the king and he picks up a spear and throws it at him, tries to kill him. Saul chciał właśnie przebić ramię króla Dawida włócznią, kiedy ten grał na harfie. Now that might make you want to give up the music ministry. That might not want the people to give up the music ministry. I co mogłoby się zdarzyć tym, którzy grają właśnie na spotkaniach modlitewnych. But David never retaliated against Saul. Ale Dawid nie odpłacił się jakąś zemstą wobec Saula. He never even spoke badly about Saul. I nigdy nie mówił o nim źle. David said he would never want to hurt Saul, even though he had an opportunity to cut his throat. I Dawid nigdy nie chciał zabić Saula, nawet gdyby miał możliwość poderżnąć mu gardło. Think about this. David fought in 13 wars. Pomyślcie o tym, że Dawid walczył na 13 wojnach. So he was not a very feminized man. A więc nie był zniewieściały. David wrote this in the scriptures. I Dawid napisał to w swoich pismach. The Lord has trained my hands for war. Pan Bóg
wyćwiczył moje ręce do wojny. He was a hero in the Old Testament. I król Dawid był, czy jest, bohaterem Starego Testamentu. He wasn't afraid of conflict or troubles. On nie bał się żadnych konfliktów ani innych problemów. And yet David ran away from Saul for 9 years. He chased him. Saul chased David for 9 years. Czyli Saul próbował w ciągu przez 9 lat próbował w jakiś sposób ścigać Dawida, tak. So, rather than retaliate, David just kept on running away from Saul. I wtedy zawsze Dawidowi udawało się uciekać od Saula. Now that takes integrity to be a man like that. I to też wymaga uczciwości, by być takiego rodzaju mężczyzną. David loved to fight. He wasn't afraid of any fights. Dawid kochał walczyć, nigdy nie był, nie bał się walczyć. But he didn't want to touch the Lord's anointed king. He didn't want to hit the Lord's anointed king, Saul. Ale on nie chciał nigdy zemsty na królu, który był namaszczony przez Boga. So, what's the lesson for you and me? A więc co jest lekcją dla ciebie i dla mnie? Never allow the injustice of others. Nigdy nie stosuj niesprawiedliwości wobec innych. To take away our integrity. I nie pozwól, by ta niesprawiedliwość innych zabrała naszą sprawiedliwość, naszą uczciwość. Verse 1 goes on to say, just verse 1, that's all right, I'll quote it to you. Verse 1 says this. Ten pierwszy wers, który przeczytaliśmy, mówi, and I have trusted in the Lord without wavering. A więc zaufałem Bogu bez żadnego zachwiania się. So faith is at the root of integrity. A więc wiara jest korzeniem naszej prawości, uczciwości. Do you really believe that God is in control of your life? Czy naprawdę wierzycie to, że Pan Bóg kontroluje wasze życie? David believed that. That's why he didn't cut Saul's throat. Dawid to wierzył, dlatego nie podrżnął gardła Saulowi. David knew he didn't have to help God. He didn't have to help God. David. He didn't have to help God. Yes. Dawid nigdy nie musiał pomagać Bogu, czy zranić Boga. Pomagać Bogu. David knew that God would take care of the promises he had given to him. Dawid wiedział, że Pan Bóg spełni wszystkie obietnice, które miał wobec niego, które The prophet Samuel had given a blessing to David saying he would be the king someday. I prorok Samuel wyprorokował, że właśnie Dawid kiedyś stanie się królem. And he believed this word from God. I on wierzył w te słowa dane przez Boga. He knew, regardless of what any people would do, he was going to be king someday. I on wiedział, że niezależnie od tego, co ludzie uczynią, on pewnego dnia będzie królem. So if God has given you a plan for your life, a więc Pan Bóg ma też plan na twoje życie. No man can take it away from you. I nikt, żaden człowiek nie odbierze ci tego. You don't have to steal. Ty nie musisz kraść. If God is your supplier, jeżeli Pan Bóg jest twoim obdarzycielem, zaopatrzycielem, things will just come to you. Rzeczy, które potrzebujesz, przyjdą do ciebie. Even if God has to send a raven to feed you. A bird. Aha, czyli nawet Bóg będzie mógł wysłać kruka, aby cię nakarmił. We don't have to take revenge on people. My nie musimy rewanżować się, mścić na innych ludziach. Even when people are accusing you falsely. Nawet jeżeli ludzie będą nas fałszywie oskarżali. The Lord is your defender. He's your high tower.
Pan Bóg jest twoim obrońcą, on jest twoją wieżą. He's your shield and buckler, he's your strong defense. On jest twoim obrońcą, on jest tarczą i zbroją i silną obroną. You don't have to defend yourself, God will defend you. Ty nie musisz bronić samego siebie, Pan Bóg ciebie obroni. And when he does, he'll take care of your adversaries. I kiedy to zrobi, on również zaopiekuje się, czy zajmie się twoimi przeciwnikami. We have much more power than we realize when we pray. Mamy jeszcze więcej mocy, kiedy sobie zdajemy sprawę, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele mocy mamy z naszej modlitwy. God will always provide for us a way out. I Pan Bóg zawsze będzie nas zaopatrował w to, co potrzebujemy. When Paul and Silas were put in the jail in the Acts of the Apostles. Kiedy Paweł i Sylas byli uwięzieni, jak mówią nam Dzieje Apostolskie. They were singing at night when they were in jail. Oni śpiewali w nocy, kiedy byli uwięzieni. Because they knew God would take care of them. Ponieważ wiedzieli, że Pan Bóg się o nich zatroszczy. He caused an earthquake to open the place up. I Pan Bóg uczynił trzęsienie ziemi, żeby właśnie otworzyć ich cele. And they even evangelized the jailer that had them in jail. I oni również ewangelizowali strażników więziennych. Several years ago I had the same experience when I was in Siberia. I kilka lat temu miałem podobne doświadczenie, kiedy byłem na Syberii. I was preaching the gospel in a city where you needed a second visa, a special visa to go into the city. I modliłem się w mieście, w którym potrzebowałem dodatkowej wizy, bo to było jakieś takie tajne miasto. And I never got the visa, but we went into the city anyway. Ale ja nie miałem tej wizy, ale tak czy inaczej razem z tłumaczem wybraliśmy się do tego miasta. And when I was preaching, they came in and they arrested us. I kiedy nauczałem, przyszła milicja i nas aresztowała. Myself and my translator, we both had to go to jail. A więc zarówno ja, jak i mój tłumacz byliśmy zabrani do aresztu. They told me I was going to be thrown out of the country and I couldn't come back for 5 years. I powiedziano nam, że będziemy wyrzuceni z Rosji i przez najbliższe 5 lat nie będziemy mogli wrócić. And when we went to jail, i kiedy byliśmy właśnie w areszcie, we both felt the power of God in our lives. My poczuliśmy moc właśnie Boga w naszym życiu. We knew the Lord would defend us. I wiedzieliśmy, że Pan Bóg nas obroni. We were actually laughing and having a good time in jail. Śmialiśmy się i mieliśmy dobrą zabawę w więzieniu. They loved me there because I was the first American ever arrested in that city. I oni mnie pokochali, dlatego że byłem pierwszym aresztowanym Amerykaninem w tym mieście. And the police liked me so much they took my picture. Nawet policja robiła mi zdjęcia. And they also took my fingerprints. I również wzięli odciski moich palców. But they said we got to go to court the next day. We have to go to court. I powiedzieli mi, że następnego dnia pójdziemy do sądu. So they took us to court the next morning. I następnego ranka wzięli nas do sądu. And the judge says I'm not ready for them. They have to come back later. I wtedy sędzia powiedział, że na razie nie ma czasu i że mają ich przyprowadzić później. So they told us, well, we'll bring you to your apartment and we'll send 2 policemen to guard you. No i wtedy nas wysłali do naszego hotelu, tam gdzie spaliśmy i mieliśmy w obstawie 2 milicjantów. That was a big mistake for them. Ale to był bardzo wielki błąd, który popełnili. Because when we got to the apartment, bo kiedy wróciliśmy tam do tego miejsca, gdzie rezydowaliśmy, I said, let's pray for the policemen and we'll arrest them. Powiedziałem tłumaczowi, że dobrze, pomódlmy się za naszych milicjantów. So we prayed for just a little while and then my translator spoke to them about Jesus. I modliliśmy się przez chwilę, a potem mój tłumacz zaczął rozmawiać z nimi o Chrystusie. In 10 minutes he called me and said they want to receive the Holy Spirit.
I po 10 minutach Tumar zawołał mnie i powiedział, że oni chcą otrzymać Ducha Świętego. So and I prayed with the both of them. I wtedy zacząłem się modlić z nimi. There was a young man, I prayed with him, and then I prayed with the older policeman. I modliłem się nad młodszym i nad starszym policjantem. When I prayed with the older policeman, I had my hand on his chest and he started bouncing up and down. I kiedy się modliłem i trzymałem rękę na piersi tego starszego milicjanta, to wtedy on zaczął podskakiwać. He's saying it's hot, your hand is hot. I mówił, że jest, że to jest, no, że czuje gorąco. Needless to say, they had a great conversion experience. They had a great conversion experience. A więc oni doznali takiego wielkiego doznania nawrócenia. But then we had to go back to court. A później znowu musieliśmy wrócić do sądu. So we go back to court. Kiedy wróciliśmy do sądu, the older policeman goes in and talks to the judge for me. Starszy policjant poszedł do sędziego, aby mówić z nim o mnie. He comes out and tells me how I can defend myself when I speak to the judge. I on później wrócił i poinstruował mnie, w jaki sposób mam rozmawiać z sędzią. So we went into the judge. I kiedy weszliśmy tam do sędziego. Judge says, we're going to throw you out of the country immediately. Can't come back for 5 years. 5,000 ruble fine. Wtedy sędzia powiedział, że w ciągu będziesz wyrzucony z kraju, nie będziesz mógł wracać przez 5 lat. I będziesz musiał zapłacić 5000 rubli. And then he says, do you want to defend yourself? No i wtedy sędzia zapytał, zapytał mnie, czy chcę się bronić. So through a translator I started telling him I went there to pray with people, to help people. I poprzez tłumacza broniłem się, mówiąc, że przybyłem tutaj, aby modlić się z ludźmi, by im pomóc. Halfway through my talk, the immigration's lawyer stands up and says, I believe him, reduce the sentence. The lawyer. I w połowie mojego przemówienia adwokat, który miał nas bronić, wstał i powiedział, że żeby zmniejszyć wymiar kary. So the judge says, 3,000 ruble fine, you have to leave the city. I wtedy sędzia powiedział, dobra, zapłacicie 3000 rubli i wtedy macie opuścić miasto. We were going to leave the city anyway, so it didn't hurt us. We were just going to the next city. Tak czy nie, inaczej mieliśmy opuścić to miasto i wybrać się do innego. The Lord is our defender. A więc Bóg jest naszym obrońcą. There is nothing to be afraid of when we trust in the Lord. A więc niczego, nie ma niczego, czego mielibyśmy się bać, jeżeli wierzymy Bogu. David said, I shall trust and not waver. I Pan Bóg, Dawid powiedział, że ja będę ufał i nie zachwieję się. There's a sequence to falling down. I to jest taka sekwencja, którą trzeba jakby się... Sekwencja upadku. First you waver, then you stumble, then you fall. Czyli najpierw się chwiejesz, później potykasz i później upadasz. And David saying, because God is my helper, I won't even waver. A Dawid powiedział, że ponieważ Bóg jest moim pomocnikiem, więc ja się nie zachwieję. God is my keeper, he's my high tower. Pan Bóg jest tym, który mnie trzyma i On jest moją taką wysoką wieżą. My feet are planted on a solid rock. His feet, David's, was standing on a solid rock. A, czyli stopy Dawida były oparte na twardej skale. I will be able to stand when the storms of life come up against me. A więc będę w stanie utrzymać się, kiedy burze życiowe przyjdą do mnie. God keeps my soul and I will not fall. A więc Pan Bóg trzyma moją duszę i ja nie upadnę. In verse 2 it says examine me. I w wersie drugim mówi mi wypróbuj mnie. Examine me, O Lord, and try me. Examine me, O Lord, and try me. But I would read just. Yeah, go ahead. Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na Stop. Próbę. Test my mind and my heart. Does it say that? Wypróbuj
Tutaj jest napisane, wybadaj moje nerki i serce, ale to w znaczeniu biblijnym, czyli właśnie umysł i moje serce. He says three things here. I tutaj mówi o trzech rzeczach. Examine me, try me, test me. Czyli przetestuj mnie, wypróbuj i zaufaj. That's a very dangerous prayer. To bardzo niebezpieczna modlitwa. Have you ever asked God to examine you? Czy kiedykolwiek prosiliście Boga, by was przetestował? David said, look me over. Go ahead. I Dawid powiedział, no zrób to. When I was a little boy in school, I used to like mathematics. Kiedy byłem małym chłopcem w szkole, bardzo kochałem matematykę. When the religious sister would have a question about mathematics, I'd always raise my hand. I wanted to give her the answer. Kiedy siostra zakonna miała pytania właśnie związane z matematyką, na lekcji matematyki, ja zawsze podnosiłem rękę i zawsze odpowiadałem. But when the question was about English or something else, I would put my hand down. Ale gdyby pytanie dotyczyło języka angielskiego, no to wtedy nie miałbym tej odwagi. I wanted to be examined in mathematics, but nothing else. Więc byłem gotowy być przetestowany, wypróbowany z matematyki, ale nie z innych przedmiotów. David said, examine me in everything. Ale Dawid powiedział, że Panie, przetestuj mnie we wszystkim, wypróbuj mnie we wszystkim. I'm completely ready for you, God, to show. I'll show everything to you. Ja jestem całkowicie gotowy i wszystko ci pokażę. Sometimes when we're feeling very pious, we'll say, God, examine me. Czasem czujemy się bardzo pobożni i mówimy wtedy, Panie Boże, wypróbuj mnie. Then God says to me things like, I see resentments. I wtedy Pan Bóg mówi mówi, że ja widzę twoje resentymenty, czyli jakieś wracanie do jakichś takich przykrych zdarzeń z przeszłości. Widzę twoje zgorzknienie. Jealousy. Również twoją zazdrość. Envy. Twoją zawiść. Malice. Złośliwość. About that time. I w tym czasie. I usually rebuke the devil. Ja wtedy karcę, upominam diabła. Because I don't believe it's God seeing these terrible things in wonderful me. Ponieważ ja wtedy uważam, że Bóg nie mówi mi tych rzeczy. We have a way of looking at our own sins very gently. A my patrzymy na swoje grzechy w tak bardzo w sposób taki łagodny. You notice when we do something wrong, it's a mistake. It's a mistake when we do something wrong. Kiedy robimy coś złego, to jest, uważamy to tylko jako pomyłkę. When somebody else does something wrong, it's a sin. Ale kiedy widzimy, że ktoś inny robi coś złego, to widzimy w tym grzech. We're not always quick to have God examine us. Nie zawsze jesteśmy szybcy do tego, aby Pan Bóg nas wypróbował. Jeżeli nie możesz zobaczyć grzechu w swoim życiu, to poproś Boga, aby On ci pomógł je zobaczyć. Just say, examine me, Lord. Powiedz po prostu, Panie Boże, wypróbuj mnie. Prove me, test me. Spróbuj mnie, przetestuj mnie. We need to believe that our lives should be able to stand the test of God. Musimy wierzyć w to, że nasze życie przejdzie tą próbę, na którą wystawi nas Bóg. David said in the psalm, even test my mind and my heart. I w psalmie Dawid powiedział, że właśnie przetestuj nawet mój umysł i moje serce. This goes back to the animal sacrifice in David's time. It goes back to the times of animal sacrifice. I to z kolei przywraca nas do czasu, kiedy składano ofiary ze zwierząt. The priest would cut open the animal and take out the entrails. I kapłan zabijał to zwierzę i wyciągał wnętrzności. If the entrails were good, then the sacrifice was perfect. Kiedy wnętrzności były dobre, to ofiara była doskonała. If the entrails were imperfect, the sacrifice was rejected.
Kiedy wnętrzności nie były doskonałe, wtedy ofiara była uznawana za odrzuconą przez Boga. And David said, look at me on the inside. I'm ready to be tested. I wtedy Dawid powiedział, Boże, spójrz we mnie wnętrze, ja jestem gotowy, abyś mnie wypróbował. God, David wanted to be completely open to God so that he would be a man of integrity. A więc Dawid był w pełni otwarty na Boga, coś, co też udowadniało, że był pełen uczciwości. He says, thy loving kindness is ever before my eyes. Your loving kindness. Czyli twoja miłująca dobroć jest wciąż w moich oczach. And I have walked in your truth. I ja jakby wszedłem w twoją prawdę. Love is the most powerful motive in the world. Miłość jest najmocniejszym motywem w naszym życiu. A man will do anything for love. Men as a man. A man, any man would do anything for love. Człowiek, mężczyzna zrobi wszystko z miłości. Even things you wouldn't do for fear or money or hate, you'll do for love. I nawet jeżeli będzie się to do Even for anger or hatred, you won't do things, but for love you'll do anything. Okej, okay, czyli nawet dla, nie wiem, złośliwości, zemsty nie zrobicie niczego, ale z miłości zrobicie, jesteście w stanie zrobić wszystko. We need to be men of integrity. A więc musimy być mężczyznami uczciwymi, prawymi. And not fearing what the Lord would see in our hearts. Nie bojąc się tego, co Pan Bóg zobaczy w naszym sercu. We cannot settle for being good men. Bo sami z siebie nie możemy być dobrymi ludźmi. We've got to be holy men. Ale musimy stać się świętymi. The church has to be rebuilt. Kościół musi być odbudowany. And you are the foundation. I wy jesteście fundamentem tego kościoła. You cannot have anything in you that is weak. I nie możecie mieć w sobie niczego, co jest słabe. Because God wants to build a large structure over you. Ponieważ Pan Bóg chce zbudować wielki budynek na waszych barkach. You may not look at yourself as being very important in the church. Może nie wydaje się wam, że możecie być bardzo ważni dla kościoła. I don't care how old or young you are. Ale dla mnie nie ma znaczenia, jak w jakim wieku jesteście, czy jesteście starzy, czy młodzi. Right now every man is vital to the Catholic Church. Vital, important. Ale w tej chwili każdy mężczyzna ma niesamowite znaczenie dla Kościoła katolickiego. We all have to do our part to rebuild the church that's fallen apart. A więc każdy z nas ma bardzo poważną rolę do odbudowania tego kościoła. It may look difficult and almost impossible today to get back the church that we had. It may look difficult or impossible. Może się wydawać to trudne albo niemożliwe, aby odbudować kościół w dzisiejszych czasach. But if every person in the church today evangelized one person. Ale jeżeli każda osoba w kościele dzisiaj ewangelizuje jedną osobę. If you do one person in one year, kiedy ewangelizujecie jedną osobę w ciągu jednego roku, we double in size. Wtedy podwoimy naszą ilość w kościele. So we go from 20 to 40%. I wtedy z tych 20% będzie nas już 40% w kościele. 40 to 80%. A później z tych 40 80% będzie już w kościele. And then to over 100% back in the church in 3 years. A później więcej niż 100% będzie z powrotem w kościele w czasie nie krótszym niż 3 lata. So all you need to evangelize is one person a year for 3 years and we'll have over a billion Catholics back in church. A więc to co musimy zrobić to w ciągu najbliższych 3 lat ewangelizować po jednej osobie i wtedy ponad 8 miliardów ludzi powróci do kościoła. And those billion Catholics if we do it again for 3 more years. I kiedy w ciągu następnych 3 lat zewangelizujemy kolejne osoby,
We'd have 8 billion Catholics. Będziemy mieli 8 miliardów. That's the world population. To jest populacja świata. All it takes is 6 years, one person a year. A więc w ciągu 6 lat musimy ewangelizować po jednej osobie rocznie. But everyone's got to do it. Ale każdy musi to zrobić. You have to do it. Wy musicie to zrobić. You want to evangelize someone your age. Możecie ewangelizować kogoś w swoim wieku. You want to evangelize someone that's just like you. Możecie ewangelizować kogoś, kto jest taki jak wy. There are 6 people in the world just like you, I'm sure. Jest 6 osób w świecie tak dokładnie takich jak wy. And that's all we need to do. I to jest wszystko, co musimy zrobić. But we don't want just people in the church. We don't want just people. Ale my nie chcemy tylko takich zwykłych ludzi w kościele. We want men and women with integrity. Ale potrzebujemy mężczyzn i kobiet prawych, uczciwych. With a deep personal relationship for Jesus Christ. Z głęboką, osobistą relacją z Jezusem Chrystusem. We don't want to rebuild some of the mistakes we've made in the past. I też nie chcemy przywrócić błędów, które popełniliśmy w przeszłości. We want to build a new church for Jesus Christ. Ponieważ chcemy zbudować nowy kościół dla Jezusa Chrystusa. Fully dedicated to loving God with all our hearts, minds and souls. Całkowicie oddany do miłości Boga i serc i dusz. Can we stand up? Możemy powstać. Lord, we're asking you that you would inspire us tonight. Panie Boże, prosimy Cię, abyś zainspirował nas dzisiaj w nocy. Give us a desire to be men of integrity. Daj nam pragnienie, byśmy byli uczciwi. Expose our sins to us gently. I pokaż nam nasze grzechy, objaw nam nasze grzechy w sposób łagodny. And give us the grace to repent and return to you. I daj nam łaskę żalu i powrotu do Ciebie. Then I ask you to use us, Lord, to build your church. I proszę Cię, Panie, byśmy wrócili i budowali Kościół. Give us the wisdom and the desire to evangelize at least one person every year. Daj nam mądrość i pragnienie, byśmy zewangelizowali co najmniej jedną osobę rocznie. Send your Holy Spirit on everyone in this room, Lord. Zeszli Ducha Świętego na każdego, który jest tutaj z nami. Baptize us in the Holy Spirit. Ochrzci nas w Duchu Świętym. Release all the gifts of the Spirit into us, Lord. I uwolnij wszystkie dary Ducha Świętego, które są w nas. Anoint us and use us for the kingdom. Namaść nas i użyj nas dla budowania Twojego Królestwa. I ask that all in Jesus' mighty name. Ja proszę o to w imię wszechmocnego Jezusa. Amen. Amen. Please be seated. Usiądźmy. Andre, do you want to have questions or you want to Andre, you want to have some question period? Yeah. Love to open the floor for questions and answers. Teraz jest czas na pytania i odpowiedzi. Zapraszamy. It's always difficult to get someone to ask the first question. Zawsze jest trudno zachęcić kogoś do zadania pierwszego pytania. So what we've done, co z reguły robimy? I worked this out with the Pope. I worked this out with the Pope. Ja wypracowałem tę metodę z papieżem. The first question that gets asked. The first one that asks a question. Za pierwsze pytanie zadane gets 5 years off his purgatory time. Osoba, która je zada, zostanie zwolniona z 5 lat. W czyśćcu. Maybe the Pope doesn't really know that. Może niekoniecznie papież wie o tym. But I think so. No, ale to yes, he has a man to afraid to go into purgatory. Let me open the gate. How are you feeling for it? Actually, today for the first time in 20 years of mission work here, I actually have a sore throat and I'm not feeling perfect, but this is the first time in 20 years I've ever had a problem. Tutaj było pytanie, jak Donald się miewa w Polsce. Właśnie Donald mówi, że dzisiaj jest pierwszy raz od 20 lat, kiedy odwiedza Polskę,
że zachorował na gardło. But I still feel very happy and very much at home. Ale ja wciąż czuję się bardzo szczęśliwy i czuję się tak, jakbym był w domu. Okay. Now only 3 years after the second question. Okay. O, teraz tylko 3 lata. Well, I'm in charge of Men of St. Joseph International. A więc ja jestem odpowiedzialny za ten ruch Mężczyzn Świętego Józefa International, czyli mający zasięg światowy, międzynarodowy. And we have the same thing here in Poland. I mamy coś takiego samego jak wy tutaj w Polsce. And Andrzej is in charge of men in Poland. I Andrzej jest odpowiedzialny za mężczyzn w Polsce. But we're trying to organize a worldwide ministry. Ale staramy się zorganizować taki ogólnoświatową posługę mężczyzn. A few years ago Cardinal Gibish asked me to start the Men of St. Joseph International so we could do a worldwide ministry. I 2 lata temu kardynał Gibish poprosił mnie, żeby zorganizować i zalegalizować w kościele właśnie ten międzynarodowy ruch Świętego Józefa. I've been involved in men's ministry for over 20 years. Ja byłem zaangażowany w posługę wśród mężczyzn w ciągu ostatnich 20 lat. And we've had lots of different ways of having men's meetings. I mieliśmy wiele różnych sposobów prowadziliśmy spotkania męskie. But after Cardinal Gibish asked me to do this international meeting, God gave me a plan different from any plan I've had before. Ale kiedy kardynał Gibish właśnie poprosił mnie, abym też starał się zalegalizować i zarejestrować w Watykanie nasz ruch, to wtedy Pan Bóg dał mi jakby plan, nowy plan działania, jakiego wcześniej nie stosowałem. A big problem in the United States is men tell you, I don't have time to go to meetings. Wielkim problemem w Stanach Zjednoczonych jest to, że mężczyźni, kiedy są zapraszani do ruchu, to mówią, że nie mają zbyt wiele czasu. So I know I needed something that would allow men not to be taken up too much of their time. A więc wiedziałem, że muszę wymyślić coś takiego, co tak czy inaczej pozwoli i zachęci tych mężczyzn do uczestniczenia właśnie w spotkaniach. One morning I woke up and I just wrote down this plan in 5 minutes. Pewnego poranka obudziłem się i zapisałem sobie właśnie plan, jaki powstał w mojej głowie. The Lord told me that he died and rose again in 3 days. Nasz Pan Jezus umarł i zmartwychwstał w ciągu 3 dni. That's 72 hours, 3 days. 3 dni to są 72 godziny. He said, if men will give me 72 hours a year, I will give them a resurrected life in Christ. I Pan mówi, że jeżeli mężczyzna odda mu 72 godziny rocznie, to wtedy on da mu zmartwychwstałe życie w Chrystusie. Now the average American man watches television for 720 hours a year. Średnio mężczyzna w Stanach Zjednoczonych rocznie spędza przed telewizorem 720 godzin. And you probably do too. Prawdopodobnie z wami jest tak samo. Mostly sports, but 720 hours. Pewnie w większości są to kanały sportowe, ale wciąż to jest 720 godzin. And he said, we need to come to the Lord 3 times a year. A więc musimy też patrząc na Stary Testament, musimy stanąć przed obliczem Boga raz w roku. Once a month, 2-hour meeting at night. A więc w ciągu miesiąca spotykamy się na 2-godzinnym spotkaniu. We use this book, Signpost. I używamy naszego podręcznika pod tytułem Drogowskazy. It has a reading from scripture and a reading from the catechism.
I w każdym nauczaniu jest, są czytania zarówno z Pisma Świętego, jak i z katechizmu. Then there are seven simple questions about those readings. I są tutaj, jest tutaj siedem pytań dotyczących właśnie tych czytań. They're just ways to have men have a discussion starters. I to wtedy inicjuje dyskusję wśród mężczyzn. We don't worry about getting through all seven questions. We want to just have conversation. Nie jest naszym celem, żeby przejść przez wszystkie siedem pytań, ale właśnie, żeby zmobilizować do konwersacji. And then once a year we encourage all the men to go to a 6-hour or all day long conference. I raz w roku też mobilizujemy wszystkich, aby uczestniczyli w 6-godzinnej konferencji. And then once a year we have the men go away on a retreat weekend. I raz w roku też mężczyźni wybierają się na weekendowe rekolekcje. From 7 o'clock on Friday night till 1 o'clock in the afternoon on Sunday. Od 7 wieczorem w piątek do 13 po południu w niedzielę. That's 42 hours. I to są 42 godziny. So you get 12, 6 and 42. A więc macie tutaj 12 godzin, 6 i 42. That's 72 hours in a whole year. I to są 72 godziny wzięte z całego roku. And we guarantee a resurrected life in Christ. Wtedy gwarantujemy tobie zmartwychwstałe życie. And that's what we've been doing in my diocese. I to, co robimy w mojej diecezji. Most of the men want to spend more time together. Większość mężczyzn pragnie spędzić więcej czasu razem. In my parish we have a prayer meeting, a charismatic prayer meeting also. I w mojej parafii mam spotkania modlitewne, charyzmatyczne spotkania modlitewne. So rather than have more men's meetings, we tell them, take your wife and go to the prayer meeting, so you can be together with your family. Rather than have another men's meeting, longer men's meetings, go to the prayer meeting with your wife. A więc zamiast organizowania kolejnych spotkań modlitewnych, zachęcamy naszych mężczyzn do wspólnych modlitw z ich żonami. We only have two goals for the Men of St. Joseph International. Mamy tylko dwa cele dla naszego ruchu Świętego Józefa. One is a personal relationship with Jesus Christ. Pierwszym jest zbudowanie i pielęgnowanie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. And the second is to have a good relationship with another Catholic man. A drugim celem to jest osobista relacja z innym katolickim mężczyzną. Most men want a best man friend, but most men don't have one. Wielu mężczyzn chciałoby mieć innych przyjaciół mężczyzn, ale większość mężczyzn nie ma drugiego przyjaciela w osobie mężczyzny. We are focused on the spiritual life only. My jesteśmy tylko skoncentrowani na życiu duchowym. And we want to have every priest in the world, every pastor in the world surrounded with at least 12 men. I chcemy, aby 12 mężczyzn otaczało każdego kapłana, każdego proboszcza w każdej parafii na świecie. Today most pastors are surrounded with 12 women. Dzisiaj większość proboszczów jest obstawiona 12 kobietami. They need the protection of good men standing around them. A więc one potrzebują dobrej ochrony, aby właśnie w osobach mężczyzn, które byłyby wokół nich. In the history of the church, we're in a very feminized church today. We are in a very feminized church today. Patrząc na historię Kościoła, widzimy, że dzisiaj mamy bardzo sfeminizowany Kościół. Both Catholic and Protestants. Zarówno katolicy, jak i protestanci. If you look at all the other major religions in the world, jeżeli spojrzycie na największe religie świata, Jews, Buddhists, Muslims, Żydów, buddystów czy muzułmanów, they have more men going to church than women. Zobaczycie, że oni w świątyniach mają więcej mężczyzn niż kobiet. Christians are the only one that have more women than men.
A chrześcijanie są jedynymi, którzy mają więcej kobiet niż mężczyzn. I don't know how bad it is in this country, but in the United States, I don't know how bad they, the news media are in this country. Nie wiem, jak jest źle w tym kraju, ale w Stanach. But in the United States, if you're a Catholic, you get bad reports in the news all the time. A poprawka. Nie wiem, jak źle tutaj piszą gazety czy media mówią o kościele w katolickim w Polsce, ale w Stanach ciągle pisze się źle i mówi o kościele katolickim. They're always criticizing the Catholic Church in the newspapers. Oni zawsze krytykują Kościół katolicki w swoich czasopismach. But they won't criticize the Muslims. Ale nigdy nie krytykują muzułmanów. And the Muslims only a small percentage in our country. A muzułmanie są małym procentem w naszym kraju. There's 65 million Catholics. Tam jest 65 milionów katolików. But wait, they make fun of the Catholics. They make fun of the Catholics. Ale tak czy inaczej wszyscy wyśmiewają się z katolików. Because they're not afraid of women. Bo nie boją się kobiet. The Muslims are men. Muzułmanie są mężczyznami. And they're afraid of them. I wszyscy się ich boją. We need more men. Potrzebujemy więcej mężczyzn. When men fill the churches, they'll stop criticizing us. Kiedy mężczyźni wypełnią kościoły, oni przestaną nas krytykować. We don't have to threaten to blow them up. We don't have to threaten to bomb them. Nie musimy straszyć właśnie innych, żeby przyszli. But we need to be strong men in a strong manly church. Ale my musimy być silnymi mężczyznami w kościele. And men's ministry is one of the ways we can get there. I posługa mężczyzn to jest jedną z dróg, aby przywrócić mężczyzn do kościoła, przyciągnąć z powrotem. Another question. Następne pytanie. Może młodzi? Zawsze mać. Dawajcie. Śmiało. 2 years. 2 lata. 2 years. Zwolnienia. Opłaca się, zawsze się opłaca. Okay, you're going to stay in purgatory a long time. A więc chcecie spędzić bardzo długi czas w czyśćcu. That's it. Okay. All right, if there's no more questions, maybe we could just pray for our needs. A więc jeżeli nie ma pytań, to pomodlimy się o to wszystko, czego potrzebujemy. Okay, why don't we stand? Powstańmy. God has called us to be in an anointed church. Pan Bóg wzywa nas do anointed. Yes, anointed. Aby nasz kościół był namaszczony. And he's called us to use all the gifts of the Holy Spirit in our church. I powołał nas, byśmy użyli wszystkich darów Ducha Świętego, które są w kościele. And God wants to use them here today to release all the gifts of the Spirit here. I Pan pragnie uwolnić te wszystkie dary tutaj właśnie w tej chwili dla nas, when nas we wszystkich. Pray, when we pray, things are supposed to change. I jeżeli będziemy się modlić, to wszystko się zmieni. I pray with people in 25 different countries around the world. Modliłem się z ludźmi w 25 różnych krajach w świecie. I've seen thousands and thousands of miracles. Widziałem tysiące różnych cudów. Every disease there is, I've seen it healed. I wiele chorób zostało właśnie, z wielu chorób zostali uzdrowieni. And we're up on top of a mountain here, so we're closer to God. We're on top of a mountain, so we're close to God. Kiedy jesteśmy na górze, wtedy jesteśmy, no jesteśmy teraz na górze, więc jesteśmy bliżej Boga. So he can hear our prayers easier tonight. A więc dzisiaj w nocy on będzie jeszcze łatwiej będzie słyszał nasze modlitwy. So I'm going to just pray for all of your needs. A więc pragnę modlić się w intencji waszych wszystkich potrzeb. If you have a physical problem, jeżeli macie jakiś problem fizyczny, a problem with your heart or problem with your knee, na przykład problem z sercem lub jakiś problem w nogach, just put your hand over wherever the problem area is. Połóż rękę w miejscu, w którym to występuje. Just put your hand on your heart, on your shoulder, whatever it is. A więc na twoim sercu, na twoim ramieniu, czy gdziekolwiek. Let's turn our minds and hearts to the Lord now. A więc zwróćmy nasze serca i umysły ku Bogu.
If you have 8 or 10 problems, put your hand on top of your head. He'll take care of your whole body. Jeżeli masz więcej problemów ze zdrowiem, to połóżcie swoją rękę na głowie. So Father God, we turn to you in your loving kindness. Panie Boże, zwracamy się w Twojej miłującej dobroci. Your word says that if we ask, we should receive. Powiedziałeś nam, że jeżeli poprosimy, to wtedy otrzymamy. Everyone that came to you, Lord God, and asked for healing in the New Testament was healed. I każdy, który przychodził do Ciebie i prosił o uzdrowienie, został uzdrowiony. We stand before your throne right now asking, Lord God. Więc stoimy przed Twoim obliczem, prosząc o uzdrowienie. Send your healing grace and power into our bodies. Ześlij Twoją uzdrawiającą łaskę na nasze ciała. I break the curse of sickness, diseases and infirmities over our bodies. I chcę teraz złamać to przekleństwo wszystkich chorób i słabości w naszych ciałach. I command all sickness to be lifted off everyone in this room. I każę każdej słabości i każdej chorobie, by was opuściła. And I pray for all of our friends and families at home. Również modlę się za wszystkich waszych przyjaciół i za członków waszych rodzin. Work your miracle power in their lives, Lord God. Panie, daj, ześlij cuda na nasze życie i życie naszych najbliższych. We break the curse of cancer in people's bodies. Łamiemy teraz to przekleństwo raka w naszych ciałach. I ask you to repair eyesight, Lord God. Panie, pragnę, abyś też uzdrowił nasze oczy. Bring your healing graces now into our bodies and everyone else we know. I ześlij tą uzdrawiającą łaskę zarówno na nas, jak i na tych, których znamy. And we give you glory for what you're doing today. I dajemy Ci chwałę za wszystko, co czynisz dzisiaj. Lord, I ask you to take care of our financial needs too, Lord Jesus. Panie, prosimy Cię, abyś też zaopiekował się naszymi potrzebami finansowymi. Make sure that everyone has the right employment, Lord God. I upewnij nas, że każdy z nas ma dobrą pracę. Teach us how to handle our money better. I naucz nas też, jak mamy posługiwać się lepiej naszymi finansami. Get us out of debt, Lord Jesus. Out of debt. Owe money. When you owe money, you're in debt. Okay, spraw też, żebyśmy byli w stanie spłacić wszystkie długi. Lord, your word says in John 10:10 that you give us a full and abundant life. I Panie, Ty mówisz w rozdziale 10 świętego Jana, wers 10, że Ty dasz nam pełnię obfitości, życia w obfitości. That abundance includes our family life, Lord God. Niech obfitość również zawrze w sobie nasze życie naszych rodzin. Bless our marriages and bless our children, Lord God. Błogosław nasze małżeństwa i nasze dzieci. Just break the power of arguments. I złamy tą moc kłótni. Bring peace into our families. I przynieś pokój do naszych rodzin. Most especially, Lord, bless us spiritually. I przede wszystkim pobłogosław nas duchowo. Break the power of the devil over our lives. I złamy moc diabła nad naszym życiem. Bring our children back to church. I przynieś nasze dzieci z powrotem do kościoła. Bless us, Lord God. Bless our churches. Pobłogosław nas, Panie Boże. Teach us your word, Lord God. Naucz nas Twoich słów, Boże Ojcze. Let us grow in faith by reading your word. I pozwól nam wzrastać w wierze, kiedy będziemy czytali Twoje słowa. And teach us all how to love one another. I ucz nas, jak mamy kochać innych. We ask all this in Jesus' name. I prosimy o to, że